Jesteśmy w Paryżu, dzień przed finałem Mistrzostw Europy, które odbywają się w tym mieście. No i tak naprawdę wypadałoby pokazać Wam atmosferę miasta tuż przed finałem Euro. Tyle, że tak naprawdę tego finału tu w ogóle nie widać. Spacerując po mieście znaleźliśmy pół kibica w koszulce reprezentacji Francji, żadnego Portugalczyka, żadnych flag Euro, żadnych wolontariuszy, po prostu nikogo. Dlatego zabieramy Was na wyspę Île de la Cité. To jest wyspa, która znajduje się w tej chwili za moimi plecami. To jest najstarsze miejsce w Paryżu, miejsce, gdzie swego czasu mieszkało plemię Paryzjuszy bodajże. Później Rzymianie nazwali to miasto Lutecja. No i koniec końców jest ono dzisiejszym Paryżem z mnóstwem atrakcji. Zapraszam na krótką wycieczkę. Notre Dame, jedna z najsłynniejszych katedr na świecie, nie tylko ze względu na swoje architektoniczne cuda, liczne zdobienia i to, co znajduje się w środku, ale także ze względu na powieść Victora Hugo pod tytułem Dzwonnik z Notre Dame. Tytułowy dzwonnik, czyli Quasimodo, pojawił się na ekranach telewizorów w filmach poważnych, w filmach chociażby animowanych jak Walta Disneya. Były także musicale i to wszystko sprawiło, że kilkaset osób stoi w tej chwili przed wejściem do katedry, by m.in. otrzeć się o skarbiec, w którym znajduje się, uwaga, relikwia, drzewo z krzyża świętego, które było obecne przy koronacji m.in. Władysława Jagieły, a zatem jest polski wątek. Naszą małą wycieczkę po najstarszym miejscu w Paryżu kończymy widokiem na Concierge. To jest ten budynek po mojej lewej stronie z wieżami, po polsku stróżówka. Budynek, który choć na początku swego istnienia służył celom bankietowym, miał nawet podobno największą bankietową salę w Europie. Później został przekształcony na więzienie i podczas rewolucji francuskiej zyskał przydomek przedpokoju gilotyny. W jednej z tych wież między innymi była przetrzymywana królowa Francji Maria Antonina, którą rewolucja francuska postanowiła bezdusznie skrócić o głowę. No i to tyle, jeżeli chodzi o historię, skracanie o głowę i tym podobne złe rzeczy. Z mostu się rzucać nie będziemy, chociaż, i tu jest wniosek, śladów euro w najstarszym miejscu Paryża nie spotkaliśmy żadnych. Był kibic z Wolverhampton, było dwóch kibiców z Brazylii i jeden Francuz w koszulce Milanu. I jeżeli chodzi o euro, to tyle, ale Paryż bez euro też jest piękny. Polecamy.